Zima zapukała do Częstochowy, za nami właśnie pierwsze opady śniegu. Tymczasem dach nad lodowiskiem przyboja Żalińskiego został chyba przetestowany po raz pierwszy. Pojawiają się jednak głosy, że to 5 milionów złotych na zadaszenie obiektu to dosyć dużo. No i są też pytania, czy rzeczywiście taka inwestycja była w Częstochowie potrzebna. Myślę, że pokaże to czas, najbliższe tygodnie i miesiące. Sytuacja na lodowisku była taka, że ono bardzo fajnie działało, tylko potrzebowało bezwzględnie dwóch parametrów, czyli niskich temperatur i tego, żeby było bez opadów, żeby można się było poślizgać, to każdy łyżwiarz o tym wie. Oczywiście nad temperaturami nie zapanujemy. Natomiast co do tych opadów, no to już jakiś czas temu mieliśmy takie przemyślenie, że gdyby tak spróbować zadaszyć, to byłoby to znacznie lepiej. Powstał tak naprawdę nowy obiekt, bo oprócz tego, że został zadaszony, ta główna tafla lodowiska i widownia, która została tam lekko uzupełniona, powstało zupełnie nowe wielopunktowe oświetlenie, nowa jakość, nowe nagłośnienie na obiekcie. I idea była taka, żeby miesiąc wcześniej rozpoczynać sezon i o miesiąc mniej więcej oczywiście go wydłużać. To oczywiście będziemy testować, zobaczymy jak się sprawdzi. No bo od to jest ubiegłego, dużo, 2 miesiące. Od ubiegłego tygodnia już łyżwiarze jeżdżą, tak? I drugi, pewnie jeszcze nawet ważniejszy parametr to to, że bez względu na to, czy pada śnieg, deszcz, mrzawka, można pójść, poślizgać się, nie przeszkadzają opady atmosferyczne. Wracając do pytania, czy 5 milionów dużo, czy mało, no było postępowanie przetargowe, myśmy też mieli kosztorysy inwestorskie. W zbliżonych kwotach to wszystko się odbywało. No, czas pokaże, natomiast no, też są takie realia rynku, jakie są. No, jest górka w tym całym rynku budowlanym z uwagi na duże środki unijne, brak rąk do pracy, no można by długo mówić. Nie chcę się tutaj tłumaczyć ceny, którą dał na przetargu wykonawca. Natomiast decyzja zapadła i obiekt jest realizowany. Bardzo ładny, w ciekawej konstrukcji drewnianej. Myślę, że przez długie, długie lata będzie nas wszystkich cieszył.